Rozet.pl. Szydełkowanie moją pasją. Cześć kochani. Ostatnio pokazywałam Wam, jak zrobić chustę węzłem Salomona. Link do tego filmu zamieszczę w opisie. Natomiast dzisiaj będziemy dziergać również z plotem Salomona, ale pokażę Wam, jak układać węzły, aby wyszła nam forma prostokątna, z której powstanie piękny szal. Przypomnę, że węzły Salomona to wzór bardzo ażurowy i szybki w robocie. I od Was zależy długość wyciąganych pętelek. Ja dzisiaj, podobnie jak przy chuście, będę korzystać z przepięknej włóczki Yarn Art Everest Daylight w cudownych, delikatnych kolorach. Włóczkę tą można kupić w passart.pl, a link do niej podam Wam również w opisie filmiku. No i potrzebne nam też będzie szydełko 4 mm. Na samym końcu filmiku pokażę Wam jeszcze schemat graficzny, jak układają się węzły Salomona w szalu. Zapraszam! Zaczynamy od wykonania pętelki, a następnie wykonujemy dwa oczka łańcuszka. Wbijamy się w pierwsze oczko i robimy półsłupek. W ten sposób zaczynamy nasz szal. Teraz pora na pierwszy węzeł Salomona i przypominam Wam, jak się go robi. Wyciągam sobie pętelkę, czyli to nasze oczko, na taką długość, jak chcecie. Im dłuższa będzie pętelka, tym bardziej ażurowy wyjdzie nam szal, tym bardziej ażurowy będzie splot. A moja pętelka będzie mniej więcej takiej długości. Palcem środkowym i kciukiem przytrzymuję sobie tutaj w miejscu, gdzie mam półsłupek, gdzie zaczęłam moją robótkę. Łapię nitkę, przeciągam przez tą wyciągniętą pętelkę, następnie wbijam się pod tą jedną nitkę, przeciągam i przez dwie pętelki. Czyli wykonałam taki półsłupek na wyciągniętym oczku. I jeszcze raz. Wyciągam sobie pętelkę, oczko, łapię palcem środkowym i kciukiem tutaj za nasz półsłupek ostatni. Szydełkiem łapię nitkę, przeciągam przez wyciągnięte oczko, wbijam się pod nitkę, przeciągam i wykonuję półsłupek. Mamy drugi węzeł. I jeszcze raz wyciągam nitkę. Staramy się, aby każda wyciągnięta pętelka, każde wyciągnięte oczko było wyciągnięte na taką samą długość, żeby one, te pętelki, te węzły Salomona, były podobnej długości. Łapiemy sobie tutaj nasz półsłupek. Przeciągam nitkę, pod nitkę i półsłupek. Mam już trzy węzły Salomona. I teraz tak, żeby zacząć szal, potrzebujemy zrobić nieparzystą ilość węzełków. Ja mam już trzy. Zrobię jeszcze dwa. I jeszcze jeden. Gotowe. Mamy pięć węzłów Salomona. No i teraz zaczynamy drugi rząd. Aby zacząć rząd, rozpoczynamy od zrobienia trzech węzłów Salomona. Czyli raz, dwa i jeszcze jeden, trzy. Omijam sobie te trzy węzły, omijam pierwszy, czy właściwie ostatni węzeł z poprzedniego rzędu i wkłuwam się tutaj półsłupkiem w ten półsłupek.
Czyli tak naprawdę ominęliśmy w sumie 4 węzełki. 3 węzełki na początek naszego rzędu i ostatni węzełek z poprzedniego rzędu. Teraz wykonujemy 2 węzły Salomona. Raz i 2. Omijamy sobie 2 węzełki kolejne. Ten półsłupek omijam. Wkłuwam się w ten. I wykonuję półsłupek. Gotowe. Zostały mi 2 węzły, a więc wykonuję znowu 2 węzełki. Omijam ten półsłupek, wkłuwam się tu, w sam początek naszego szalu. Gotowe. Tak wygląda początek naszej prostokątnej formy. W ten sposób właśnie węzełki będą się układać. Skończyliśmy rząd, zaczynamy kolejny, a więc zaczynamy ponownie od 3 węzełków. Raz, 2 i 3. Odwracam sobie robótkę. No i teraz wkłuwam się tutaj. Tutaj, jak widzimy, ten węzełek jest już duży, więc jego omijam. Wkłuwam się w ten mniejszy. Tu na górze. Gotowe. Bok już jest. No i teraz robię 2 węzły Salomona. Ten węzełek tutaj, właściwie ten półsłupek, omijam. Z niego wychodzą już 4 pętelki, więc omijam. Wkłuwam się w ten tu na górze. I robię półsłupek. I ponownie 2 węzły Salomona. Raz. 2. Ten omijam, wkłuwam się w ten tutaj półsłupek. No i w ten sposób skończyliśmy kolejny rządek. Tak to w tej chwili wygląda. Zrobimy jeszcze jeden rządek, a więc zaczynam rząd od 3 pętelek, 3 węzłów Salomona. Raz, 2 3 Odwracam robótkę. Ten oczywiście się nie wbijam, wbijam się tutaj w ten mniejszy półsłupek. Zaczynałam 3 pętelkami, teraz już robię po 2, czyli raz i 2. Ten duży półsłupek omijam, wkłuwam się tutaj. Półsłupek. Półsłupkiem się wkłuwam. No i ponownie 2 pętelki. Ten półsłupek omijam.
zakłuwam się tu. I koniec rzędu. Jak widzicie, wzór jest bardzo, bardzo ażurowy. I tak właśnie układają się nasze pętelki, nasze węzły Salomona w formie prostokątnej. Tutaj mam szal, który robiłam wcześniej. Czyli na każdym, na boku, czyli gdy zaczynamy każdy rząd, mamy trzy pętelki, natomiast tutaj już powtarzamy sobie co dwie pętelki łapiemy półsłupkiem w poprzednim rzędzie półsłupek. I tak to wygląda. Pokażę Wam jeszcze schemat graficzny, czy właściwie schemat, który rozrysowałam. Schemat szala dzierganego węzłem Salomona. Jak widzicie, tutaj mamy początek. Wykonujemy, w moim przypadku to było 5 pętelek, a 5 węzłów Salomona. Oczywiście wykonujecie tyle węzłów na początek, jaką szerokość szalika, szala chcecie uzyskać. Tutaj jest koniec tych pierwszych pętelek w pierwszym rzędzie i zaczynając kolejny rząd, robimy 3 węzły Salomona i wkłuwamy się tutaj, czyli omijamy ostatnią pętelkę, ostatni węzeł z tego pierwszego rzędu. Czyli tak naprawdę wkłuwamy się z powrotem półsłupkiem za 4 ostatnimi węzełkami. Potem już robimy 2 węzełki, 1 półsłupek omijamy, wkłuwamy się w drugi, znowu 2 węzełki, 1 półsłupek omijamy i wkłuwamy się akurat w tym przypadku już w początek naszego rzędu. I ponownie zaczynamy następny rząd 3 węzłami, wkłuwamy się tutaj zaraz za pierwszą, czy też ostatnią pętelką z poprzedniego rzędu, potem robimy po 2 pętelki, ponownie kolejny rząd 3 pętelki i łapiemy tutaj. Jak sami widzicie, wykonanie takiego szala węzłem Salomona jest bardzo, bardzo proste. I tak jak Wam mówiłam na początku, robótki szybko przybywa. Tak samo ten wzór nie jest bardzo włóczkożerny, także można poszaleć i zrobić naprawdę duże formy. On jest ażurowy, ale jednocześnie bardzo puchaty, bardzo mięciutki, bardzo ładnie układa się pod szyją. I jeżeli wykorzystamy włóczkę nieco grubszą, tak jak ja tutaj wykorzystuję Yarn Art Everest Daylight, ona jest nieco grubsza, ale bardzo mięciutka, bardzo miła w dotyku, to taki szal przepięknie otula nam szyję, ramiona na chłodniejsze dni. Natomiast zrobiony cieniuteńką niteczką, jeszcze z takim moherkowym włoskiem, to sprawi, że będzie miał on taką formę delikatnej, bajkowej wręcz mgiełki i przepięknie nadaje się wtedy na takie szale bardziej dekoracyjne, na jakieś wyjątkowe okazje. Na sam koniec chciałabym Was jeszcze zaprosić do passart.pl. Tam również dostaniecie tą piękną włóczkę w cudownych, ślicznych kolorach pastelowych, lekko neonowych. Idealne kolory na wiosnę. No i oczywiście zapraszam Was na mój blog crochet.pl do odwiedzenia go. Co jakiś czas pojawiają się tam różne projekty, które robię i mam nadzieję, że Was mogą zainteresować czy też zainspirować. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo mocno. Zapraszam też do subskrypcji mojego kanału na YouTube. No i oczywiście do usłyszenia już niebawem. Szydełkujesz? Fajnie. By otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że klikniesz. Crochet.pl. Szydełkowanie moją pasją.